co byście wybrali? Ktoś tam proponuje wam, abstrakcyjna sytuacja, wielkie bogactwo, miliony, ale pod jednym warunkiem. Jesteście przykuci do wózka inwalidzkiego, na przykład nie macie nóg, jesteście ułomnymi ludźmi, ale bardzo bogatymi. Czy chcielibyście mieć takie życie? No, są przecież ludzie bardzo bogaci i inwalidzi, przecież na wózku inwalidzkim można podróżować po całym świecie, można mieć mnóstwo przyjaciół, rodzinę szczęśliwą, wielki dom, być tam, pływać na jachtach w wózku inwalidzkim. No cóż, ale ja się tak sam nad sobą zastanawiałem i tak pomyślałem sobie osobiście, że może lepiej nie. Mam jakieś tam plany, w miarę jakoś tam żyję, coś tam zarabiam na życie, może coś jeszcze ulepszę, mogę się czegoś nauczyć, udoskonalić, a więc trochę może jakoś jeszcze zarobię powiedzmy więcej, ale wolę mieć ze sobą moje dwie zdrowe nogi. No cóż, dzisiaj coś podobnego jest proponowane ludziom. Bardzo często w książkach motywujących, na spotkaniach jakichś motywujących, biznesowych, marketingowych, w jakichś korporacjach, firmach, motywatorzy zapędzają ludzi do takiego mechanizmu zarabiania. Ludzie od rana do nocy wpadają w wir pracy, angażują się w pracę, w karierę, toną w tej pracy, albo niektórzy sami się pogrążają bez pomocy z zewnątrz, w swoim myśleniu zmierzają tylko do tego, żeby zarobić przez jakieś tam ileś tam lat, 10, 15, 20, zarobić pieniądze, żeby mieć własny, duży, piękny dom, wymarzony, może jacht, może samochód, a może dom dla dzieci, dla wnuków, szkołę dobrą i wtedy będę mógł siedzieć tam w tym domu, żyć z tą rodziną, z przyjaciółmi, się cieszyć. Bardzo rzadko się tak dzieje, że ktoś poświęca się pracy przez wiele lat i osiąga ten dom i wymarzony taki poziom materialny. A jeśli już osiąga, to okazuje się, że po drodze niestety zdobył ułomność. Jest na przykład na wózku inwalidzkim, bo stracił zdrowie. Ale czasami ma inną ułomność. Ten ktoś jest bogaty, ale nie ma rodziny. Czy chcielibyście być bogatym, ale bez rodziny, którą macie teraz, załóżmy, macie żonę, dzieci, ale ona wam się po drodze rozpadnie? Czy chcielibyście być bogatym, ale bez przyjaciół? Z kim będziecie dzielić swoje tam swoją radość i z kim będziecie spędzać czas? To wszystko traci sens. Dlatego zapędzanie się w pracy, takie pogoń za materialnym, nie jest to najlepsza. Lepiej, tak pomyślę o tym, mieć dzisiaj rodzinę, przyjaciół, tych, których mam, poświęcać się pracy, robić coś, rozwijać pod względem na przykład zawodowym, ale przy okazji mieć swoje zdrowe nogi, to jest nie mieć żadnej ułomności, prowadzić lepiej jest zrównoważone życie, szczęśliwe, które też ma na celu poprawianie, załóżmy, jakości życia. Chcemy się rozwijać, też pod względem finansowym, załóżmy, mieć jakieś nowe plany, więcej zarobić. Nie jest to w tym nic złego. Ale poświęcanie się bez reszty pracy, to tak jakbyśmy chcieli zostać bogaci i na wózku inwalidzkim. Niestety to się tylko też zdarza bardzo rzadko. Niektórym się udaje przepracować 15-20 lat i kupić sobie to, co oni tam wymarzyli. Bo najczęściej jest tak, że ci ludzie angażują się, pracują, tyrają, są pochłonięci pracą, ale na końcu są na wózku inwalidzkim, a więc z jakąś ułomnością i jeszcze biedni. Czyli byli pracoholikami, a na końcu na przykład nic nie osiągnęli, nic im się nie udało i nie mają rodziny, i nie mają przyjaciół. To jest w ogóle katastrofa. Dlatego lepsza jest równowaga, kiedy dbamy o wszystko dzisiaj na bieżąco, o swoje potrzeby duchowe, materialne, emocjonalne, o rodzinę, o przyjaciół, o zdrowie, no i o finanse też.